ekipą. Z radością witam się do Czesława z mojego krajana także. Chciałem jeszcze dodać, że czasami to historia była dość przewrotna, ponieważ niektórym księżom ten modul przyrósł do postury i kolejny absolwent pierwszego liceum, ksiądz pułkownik Zbigniew Kępa jest, no on nie był całym jak pamiętam, przebrnął całego swojego szkoły, bo akurat był związany z tym jednostką w Bartoszycach. W tej chwili jest karcerem kurikulowej Wojska Polskiego w Warszawie. No a też jednostkę wojskową miał okazję zaliczyć i też nie było to zbyt miłe, powiedzmy sobie, doświadczenie. Już wracamy do tematu, tak jak mówiłem, moja rola jest zupełnie inna. Mam mówić o żołnierzach wyklętych, ale długo się nad tym zastanawiałem, bo po pierwsze nie przepadam za mówieniem o tym temacie, który jest tematem tragicznym i trudnym. Po drugie zastanawiałem się, co mam na ten temat powiedzieć, żeby to było dla Was interesujące i dotykające poszczególnych ludzi. Dlatego, że jak mówił klasyk, którego lepiej nie przywoływać, czyli Józef Stalin, śmierć jednego człowieka to dramat, a śmierć 100 tysięcy to jest tylko już statystyka. Tymczasem mamy do czynienia z wydarzeniem o szerokim spektrum ilościowym, powiedzmy sobie tak to ujmę dramatycznie. Zacznijmy od czasu tego wydarzenia. Przepraszam bardzo. Jest mi połączenie potrzebne, ale coś się zabiera. Powinno być ok. Proszę Państwa, mówimy o okresie przynajmniej 3-4 lat, kiedy mamy w Polsce do czynienia z regularną wojną domową. I to jest okres, w którym mówi się o istnieniu, czy dłuższy perspektywy, niektórzy mówią do roku 1963. Mamy sytuację. Czy wspomnienie o żołnierzach wyklętych. To pojęcie pojawia się stosunkowo późno, dopiero w latach 90. Przez całe lata po wojnie można było mówić, albo nie można było raczej mówić o żołnierzach zapomnianych. Tematyka jest, powiedziałbym, skomplikowana. Nie bez przyczyny dałem tutaj szare tło, dlatego że wcale nie jest to kwestia prosta do rozwikłania i do przedstawienia. Zanim o tym powiemy, musimy spojrzeć na pewną perspektywę historyczną tego, co się stało. Tu ksiądz Marek już wcześniej o tym mówił, że tak naprawdę sytuacja po wojnie, co dla nas jest chyba oczywiste, mamy do czynienia z zajęciami z Hitu, została ukształtowana przez decyzje, które zapadły poza nami, czyli na przykład w Teheranie i Jałcie. Wszyscy mamy świadomość tego, że granice państwa zostały przesunięte i to państwo, które powstało po wojnie, było zupełnie innym państwem. Zacznijmy od rozciągłości terytorialnej tego państwa. Dzisiaj jakby nie mamy tego świadomości, chyba, albo potrzebne jest odświeżenie tej świadomości, że przed wojną w takim mieście, które nazywa się Wrocław, a przed wojną nazywało się Breslau, mieszkało. No postawmy sobie pytanie, ilu Polaków? Jakieś propozycje z sali? Ilu Polaków? Dla jasności Wrocław liczył 300 tysięcy ludzi przed wojną. Około. Ilu byśmy tam znaleźli Polaków? Proszę Państwa, mniej niż 1000. Przy 300 tysiącach. Mniej niż 1000 Polaków. W Szczecinie jeszcze mniej, więc miejmy świadomość, że dostaliśmy ziemię, na które przesunięto ludność ze wschodu, z których wysiedlono 7 milionów Niemców. Czy też oni uciekli, żeby część uciekła, część wysiedlono. W każdym razie ten okres powojenny to jest olbrzymie przesunięcie państwa polskiego i Polaków ze wschodu na zachód. I totalna zawierucha, która to państwo ogarnęła. I społeczeństwo także. Tutaj bardziej skupiłbym się na społeczeństwie, ponieważ skutki do tego widzimy, proszę Państwa, do dzisiaj. Jeśli popatrzycie na tą mapę i ktoś z Was interesuje się polityką, tak chociaż troszeczkę, i przypomina sobie mapę, którą pokazano w wieczór wyborczy po ostatnich wyborach parlamentarnych i popatrzy zwłaszcza na kształt dzisiejszego państwa polskiego i kształt i te zarysy na mapie, to powinien zobaczyć dziwną zbieżność co do tego, jak wyglądały wyniki wyborcze dwóch głównych obozów politycznych zaciekły się w Polsce zwalczających. Że generalnie na tych ziemiach, powiedzmy sobie tak, użyjmy technicznego sformułowania, przesunięcia nas na zachód, ta część przesunięta, tak to określę, głosowała na koalicję, która w tej chwili rządzi.
Tymczasem ta część nieprzesunięta w większości głosowała na partię, która rządziła do wyborów. Proszę Państwa, nie jest to przypadek. Nie jest moim zadaniem tutaj roztrząsanie tego socjologicznego, bo to jest zadanie na dobre kilka godzin, ale tak sytuacja wygląda. To jest podyktowane tym, co tu widzimy. Proszę zauważyć, że stało się to 70 ponad lat temu. Tymczasem w tym roku i w poprzednich wyborach podobnie miało to swój efekt. Ale nie tym się miałem generalnie rzecz biorąc zajmować. Mam zajmować. Proszę Państwa, tutaj mamy fragment wiersza, który został napisany w czasie powstania warszawskiego, kiedy to powstańcy warszawscy czekali na nadejście Armii Czerwonej, mając świadomość wszystkich tego konsekwencji. Ten fragment wiersza pokazuje całe te konsekwencje, a przede wszystkim świadomość tego, czego oczekiwano po przyjściu Armii Czerwonej. Z drugiej strony, oczywiście mógłbym się odwoływać do znajomości literatury antycznej i dramatu bohatera antycznego. Jeśli ktoś jeszcze pamięta coś takiego, to na pewno pamięta, że sytuacja wyglądała tak, że bohater tragedii antycznej cokolwiek by nie zrobił, to było źle. Więc nasze położenie w Europie jest takie, jakie jest. To też nie jest bez znaczenia. I w tym momencie to położenie znowu się nam odezwało, że cokolwiek by nie się stało, to i tak nasza sytuacja dla nas była zła. A właściwie to wyglądało to kiepsko. Ze wschodu nadchodzi Armia Czerwona, która walczy z Niemcami, jest sojusznikiem naszych sojuszników w Europie Zachodniej, no więc w sumie dobrze, ale przypominamy sobie, że ta Armia Czerwona w 1939 roku najechała Polskę, zaanektowała, tak to nazwijmy, połowę Polski, bo żadnego traktatu pokojowego przecież nie podpisano, i wywiozła Polaków, którzy znajdowali się we wschodniej części, no ogólnie rzecz biorąc, szeroko odpowiadającym sobie na Syberię, w dużym uproszczeniu. Ta świadomość społeczna tego istniała. Ta świadomość społeczna istnieje także, mam nadzieję, w waszych rodzinach, ponieważ no, gdyby się rozejrzeć po Bochni, to mnóstwo takich przykładów kontaktu z Armią Czerwoną, niezbyt sympatycznych, w historii waszych rodzin się zapisało. Oczywiście mamy i niestety w drugą stronę sytuację taką, że zapisało się w Bochni świadomość mało sympatycznych kontaktów z armią niemiecką. No jak ktoś ma wątpliwości, to proszę sobie podejść pod uzbrojenie. Ale to były bardzo prywatne kontakty. Miejcie świadomość tego, że idąc po ulicy w Bochni, spotykaliście Niemca idącego ulicą, należało zejść na bok chodnika, jeśli był chodnik w Bochni, zdjąć czapkę i powiedzieć po niemiecku Guten Morgen. Za niespełnienie tego obowiązku można było być aresztowanym. To nie jest, proszę Państwa, żart, bynajmniej. Tak było. Więc w społeczeństwie taką sytuację mamy. No i mamy nadciągającą Armię Czerwoną. Tu akurat, jak widzicie, zdjęcia są wykonane w Bochni. Boże, w Bochni, w Krakowie przesadziłem z tą Bochnią. Z Bochni też są zdjęcia, miałem nawet taki plan. Tutaj mi zostało, tutaj pod Barbakanem Armia Czerwona wchodzi. I nikt nie miał specjalnych złudzeń co do tego, co się będzie, proszę Państwa, działo. Oczywiście mamy akcję burza przeprowadzoną przez Armię Krajową, bo innego wyboru nie było. W końcu 350 tysięcy ludzi czekało na to, żeby do walki z Niemcami przystąpić, więc przystąpiło. Tyle, że realistycznie na to patrząc, akcja burza była skazana na niepowodzenie. Pamiętajmy o dwóch aspektach. Wojskowym, no to strzelamy do Niemców, ok. I aspekt polityczny, czyli występujemy wobec Rosjan jako gospodarze. No występujemy, ale nikt nie miał złudzeń co do tego, że Rosjanie będą taką sytuację akceptować. No i nie akceptowali, oczywista rzecz. Przywołam tylko jedną tutaj postać Macieja Kalentkiewicza, Kotwicza i jego oddziały, które próbowały zająć stanowisko twarde. Mówimy o efekcie akcji Ostra Brama pod Gnieźnieńszczyźnie. Oddziały polskie zostały tam rozbrojone. Kalentkiewicz się przebijał, to pod Surmontami cały jego oddział został wybity dosłownie do nogi przez oddziały NKWD. Więc nikt nie miał, jeszcze raz podkreślę, wątpliwości żadnych co do tego, co będzie. W tej sytuacji, jak wiemy, absolwent naszego liceum rozwiązuje Armię Krajową w styczniu 1945 roku, no bo sens jej istnienia faktycznie się skończył w tym momencie. Weszli Rosjanie, montują nowe władze, montują nowy rząd komunistyczny. I pytanie, co z Armią Krajową i ludźmi, którzy w Armii Krajowej byli. No, opcji jest kilka, właściwie są dwie opcje. Jedna to schodzimy do podziemia i druga to akceptujemy rzeczywistość, którą mamy. Decyzje są, proszę Państwa, różne.
zlecono mi mówienie o tych, którzy tej rzeczywistości nie zaakceptowali. Trudno ją było zaakceptować. Tutaj wyciągnąłem fragment, znaczy trudno było, ja jeszcze raz mówię, tutaj jestem w zupełnie innej sytuacji niż mój przedmówca, który mówił o swoich doświadczeniach. Ja mówię o cudzych doświadczeniach i próbuję, do czego was namawiam, zrozumieć ich doświadczenie historyczne. To jest tylko próba. Jeśli mamy do czynienia z relacją świadka, jak było przed chwilą, to jest zupełnie, zupełnie inna sytuacja. Historycy, jak i ja, są skazani na odtwarzanie rzeczywistości i próby zrozumienia. Tutaj mamy fragment z takiego piosenki, który napisał oczywiście wiele, wiele lat później Jacek Kaczmarski, też odtwarzając rzeczywistość, pisząc właśnie o sytuacji takiego uczestnika akcji Burza, który wylądował w obozie. Razem, jak widzicie, z Niemcami, po takich obozach się żołnierze Armii Krajowej znaleźli. Rembertowi chociażby, tu jest zdjęcie z Rembertowa. Po co ten przydługi wstęp? Ano po to, proszę Państwa, żeby wspomnieć o tych, którzy wyszli z założenia, że nie akceptują tej rzeczywistości, z którą się tu spotkali. I z tą rzeczywistością będą walczyć. Oczywiście pojawia się pytanie dzisiejsze, my możemy stawiać, czy była to trafna decyzja, czy ci, którzy zdecydowali się, że nie będą walczyć, nie podjęli trafnej decyzji. Nie chciałbym tego bynajmniej rozstrzygać. To były bardzo osobiste decyzje i bardzo osobiste doświadczenia ludzi, którzy takie decyzje podjęli. Nie jesteśmy w stanie ich przeniknąć, miejmy tego świadomość, jeśli o tym mówimy. Na dwóch przykładach dosłownie chciałem pokazać bardzo skomplikowane losy tych dwóch osób i bardzo skomplikowane doświadczenia życiowe. Za chwilę sobie na nich rzucimy okiem, znowu to są postacie powszechnie znane. No i ci zapomniani, o których Herbert pisał, że żyli prawem wilka, bo historia o nich głucho milczy. Milczała do początku lat, no znaczy 20, powiedzmy sobie, XXI wieku. Z drugiej strony, proszę Państwa, uważam osobiście, to jest moje prywatne przekonanie, że żołnierzom wyklętym też przez ostatnie lata wyrządzono swoistą krzywdę, pokazując ich bardzo jednowymiarowo i jednostronnie, a życiorysy były bardzo powikłane i życie ich działalność też skomplikowana. Z jednej strony przez 40-50 de facto lat o nich zupełnie zapomniano, wymazano ich. Z drugiej strony, no później nastąpiło swoiste, jak to taki historycy mówią, brutalnie sformułowanie, użyję brutalnego sformułowania, odgięcie majchy w drugą stronę. Ale to nie o tym generalnie miałem mówić. Miejmy świadomość, że po II wojnie światowej w Polsce mieliśmy do czynienia z wojną domową. Tak naprawdę trzeba by było powiedzieć, która trwała przynajmniej przez 3 lata. Lata 45-48. Władze komunistyczne oczywiście miały tu absolutną przewagę i ich przeciwnicy de facto skazani byli na klęskę od początku, chyba że zmieniłaby się konstelacja międzynarodowa, która się nie zmieniła, więc nie mieli szans w tym starciu. Nie mieli szans żadnych faktycznie rzecz biorąc. Niemniej ten ruch był bardzo silny, mamy zaangażowanie oddziałów partyzanckich w dużej ilości i mnóstwo akcji, które prowadzą przeciwko nowej władzy. Tutaj przywołałem tylko kilka takich głośniejszych, żeby zerknąć w wystąpień, tylko kilka, bo jak widzieliście, było ich, mówimy o tysiącach akcji przeprowadzonych przeciwko nowej władzy, która się tutaj instaluje. To podziemie walczące jest bardzo zróżnicowane, trudno mówić o jednolitym podziemiu, te oddziały ze sobą czasami też rywalizują. Oczywiście bardzo się różnią pod względem swojej przeszłości, orientacji politycznej, co nie jest bez znaczenia. Jedno jest ich łączy, są negatywnie nastawieni do nowej rzeczywistości. To jest element, który ich niewątpliwie łączy. Przeszłość ich jest czasami bardzo, bardzo skomplikowana. Chciałem pokazać dwie postacie, obydwie są znane. To nie jest tak, że odkrywam coś. Nie, chciałem tylko powiedzieć o czymś zupełnie innym. Na przykładzie tych dwóch postaci pokazać dwie różne wizje, że tak powiedziałbym, prowadzenia walki z nową władzą.
które zakończyły się równie katastrofalnie, znaczy dla głównych bohaterów naszej opowieści. Pierwszy to oczywiście Witold Pilecki, postać też przez dziesięciolecia zapomniana, dosłownie przez dziesięciolecia zapomniana. Sam pamiętam, kiedy byłem w Kalauszu na studiach na początku XX wieku i tam wtedy padło pierwszy raz nazwisko Pileckiego i nikt o Pileckim właściwie nic nie wiedział. Co ciekawe, jak wiemy, Pilecki związany jest dość mocno z Bocheńszczyzną. Wtedy mi zadano pytanie właśnie o ulicę Trudną. Jeden z badaczy, który się zajmował ulicę Trudną w Bochni, ja mówię, no jest taka ulica, a on mówi, bo wie pan, tam Pilecki mieszkał. A on mówi, dobrze, ale kim pan Pilecki był? Jesteśmy na początku XXI wieku, wcześniej w ogóle ta postać nie była eksponowana, zupełnie zapomniana. Wszyscy wiemy doświadczenia Pileckiego, no wszyscy wiążemy go z jego znalezieniem się z KL Auschwitz. Pilecki